Zajmiemy się tutaj dodawaniem dwóch liczb mieszanych. 2 i 5 13 dodać 7 i 6 13. Dodajemy dwie liczby mieszane w ten sposób, że liczby całkowite dodamy oddzielnie, a ułamki oddzielnie. Możemy więc zapisać liczbę mieszaną 2 i 5 13 jako 2 dodać 5 13. I zapisujemy znak dodać. Dalej możemy w ten sposób zapisać liczbę 7 i 6 13 jako 7 dodać. 6 trzynastych. Otrzymujemy następujący zapis. W ten sposób liczby mieszane zostały podzielone na liczby całkowite i ułamki zwykłe. Teraz możemy zapisać liczby całkowite koło siebie jako 2, dodać 7. Następnie możemy zapisać części ułamkowe. Najpierw 5 trzynastych a dalej 6/13. Jeśli więc umieściliśmy liczby całkowite razem, mamy dodać 2 i 7, co daje wynik 9. A następnie tak samo postępujemy z ułamkami właściwymi. 5/13 dodać 6/13 otrzymujemy 11/13, co jest sumą dwóch liczników 5 i 6, jako że oba ułamki miały identyczny mianownik. Otrzymujemy więc działanie 9 dodać 11 13. co ostatecznie daje wynik 9 i 11 13.